Siadamy, panie Pawle. Się nie mieści. Cześć, witajcie. Jestem Pawłem. Witamy. Auto naprawa Paweł Gabaz, ale w tej chwili to już nie tyle naprawa, co montaże instalacji LPG. Tak. Od 2000 roku już się tylko praktycznie montażem zajmujemy. Już nie naprawiamy za wiele, ale no jak trzeba, to się też naprawi. Zapnijmy zatem pasy, bo mocy jest tu pod dostatkiem. 265 koni? 211. 155 kW. Czyli to jest ten troszkę słabszy standardowy, model R-ki. Standardowy. Scirocco, 2011 rok. Tak. Skrzynia manualna, szóstka. A co to? Żona. Żonka podjechała, żona, tak. Audi. No to cóż, konkurent. Wtrysk bezpośredni. Tak, wtrysk bezpośredni. Z turbiną oczywiście. Silnik doładowany. Już podobno poprawiona wada olejowa, która się zdarza przy tych silnikach, że pobiera sobie po prostu olej przy pewnych kilometrach dosyć sporej ilości. W tej chwili ten jeszcze takich objawów nie ma, także można spokojnie myśleć o dalszej eksploatacji. Dodajmy, że 42 tysiące przebiegu ma tylko Pawła, tak, egzemplarz, tak. Bo to jest Pawła auto takie dla fanu. No i cóż, rozpoczynamy jazdę. Ciekaw jestem, jak ten samochód wypadnie w porównaniu do naszego Peugeota GTI, który jest konkurentem dla tego auta, też na wtrysku bezpośrednim. I mamy też Hyundai i30N. Tutaj technologia niemiecka. Nie będziemy tu szaleć za bardzo, ale pierwsze, co mi się w tym samochodzie podoba, to pedał gazu stojący, długi, fajnie tak, jest. Tak. Fotele też są super, ciężko się wsiada, bo jest niska. No to w zależności od gabarytów oczywiście, to nie jest auto dla dużych ludzi. Niestety prześwit nad głową za duży nie jest, ale wystarcza. Klienci dzwonią. Panie Pawle, proszę na razie wyciszyć. Na razie wyciszymy, tak? Tak, musimy tutaj zrobić, trochę wam opowiedzieć o tym samochodzie. Paweł go ma prawie od nowości, bo on w niemieckim salonie przeżył szkodę taką delikatną, zewnętrzną i trafił do nas, tak, Paweł? Tak, trafił do nas w 2012 roku, także no i od tego czasu u nas jeździ, jako auto takie do dojazdów, że tak powiem. Nie był eksploatowany tam na jakichś dłuższych trasach, niestety. Ale bardziej służy jako twoje oczko w głowie i lokata kapitału. Radość z posiadania. No może tak, żeby się przejechać. A jest czym jechać. Tu masz dookoła swojej posiadłości, masz drogi, niczym odcinki specjalne, tak, ale... Tak, troszkę dziurawe czasami, no, ale niestety takie mamy wszędzie drogi teraz. Jak to każde TSI, silnik dobrze wstaje z dołu. Górą też jest nie najgorzej. Przymkniemy szybę, bo świszcze. Może powiedzmy o instalacji gazowej. Ja powiem, bo robię to zawodowo, a ty uzupełnisz o różne niuanse. Zbiornik w kole, 40 litrów gazu możemy zatankować. Tak. Wlew pod klapką z wkrętką. Reduktor KME Gold GT. Wtryskiwacze Phoenix. Sterownik Direct. Tego typu silniki występują też w wersji dual, czyli wtedy jest wtrysk pośredni i bezpośredni zarazem. Ten jest na samym wtrysku bezpośrednim. Czy to lepiej, czy gorzej? Jakbyś to ocenił, bo ja jeszcze tylko jedno zdanie. Volkswagen najpierw zrobił bezpośredni, potem uzupełnił to pośrednim, teraz te ostatnie modele znowu są na samym bezpośrednim. To zależy od pojemności, bo 2 litry jednak zostało dalej na pośrednim i bezpośrednim. Wiąże się to głównie z zabrudzeniami w kolektorze ssącym. Przy dualu nie ma problemu z klapami,
gdyż one są tam przemywane i zaworami sącymi, są cały czas przemywane jednak benzyną. Tak, bo się okazało, że ten wtrysk pośredni jednak daje to, że leci mieszanka paliwowo-powietrzna i mamy czyste zawory, mamy czyste zawory. Czysty dolot. Tak, czysty dolot. A w typowo bezpośrednim jednak ten dolot się brudzi, wszystkie opary z odmy są zasysane, a nie, nigdy nie zmywane, bo nie mają czym być zmywane. Tam tylko powietrze idzie i te opary. I tu jest, to chyba była główny powód, żeby dołożyć jednak ten pośredni wtrysk. No i przy dualu jednak jest poprawiona jeszcze dynamika, bo turbina wstaje szybciej, od 1450 obrotów już zaczyna nam pompować i on wtedy jest wspomagany pośrednim wtryskiem. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że wtrysk pośredni, pośredni wtrysk umożliwia wkręcanie silnika na wyższe obroty. Tak. Bezpośredni wtrysk w zasadzie na 6000 obrotów się kończy, bo czas podejścia tłoka w suwie sprężania jest tak krótki, że nie poda... nawet jak duże ciśnienie będzie benzyny, to i tak nie damy rady podać. Tak, podać. Także on uzupełnia po prostu ten bezpośredni wtrysk. Załącza się w momentach takich, kiedy trzeba. Czyli jako miłośnicy motoryzacji raczej byśmy optowali za dualami. Za dualami, tak, tak. Natomiast dla normalnego użytkownika oczywiście dual będzie droższy do zagazowania, bo wtedy musimy zastosować dwa sterowniki w systemie Master Slave, bo musimy, mamy możliwość zastosowania oszukania systemu. Tak, oszukania systemu i będzie pracował wtedy tylko na bezpośrednim wtrysku. No, wiąże się to, wiadomo, jednak troszeczkę na tej elastyczności stracimy, bo jednak ten pośredni wtrysk nam dawał. Tak, że nie powinniśmy oszukiwać, ale jeżeli... Ale jest taka możliwość i samochód zachowuje się tak jak byłby tylko na bezpośrednim wtrysku. Ale słuchajcie, benzyna w dzień, w którym nagrywamy to, ten film, to już podchodzi pod 7,50, więc różnica w cenie... 7,70 już była wczoraj, także... Różnica w cenie mamy naprawdę około 4 zł w tej chwili. Więc instalacja się zwróci szybko. Bardzo. No niestety ból, bo drogo wszystko kosztuje, no ale to jakby nie jest nasza wina. Nie zajmujemy się na naszym kanale kwestiami inflacji, polityki pieniężnej, bo my nie od tego jesteśmy. Tak. Natomiast ja powiem tak, no jeżeli zawsze możemy za pomocą panelu DG7, ty go tutaj sprytnie, ładnie schowałeś w schowku. W schowku, tak. Żeby go nie było widać, ale możemy sobie zawsze zrobić tak, że jeżeli chcemy, wracając do tego duala, jeżeli byśmy zastosowali tą tańszą instalację niedualną, gazową, tylko na pojedynczym wtrysku, to zawsze jeżeli będziemy jeździć torowo, trackdayowo, jakoś szybciej, zawsze możemy jechać na benzynie. Tak. Jeśli jest taka potrzeba, zawsze można sobie to przerzucić na benzynę i jeździć na benzynie, ale no jednak cenowo nas to może troszkę kosztować. Tak, powiedziałeś, Paweł, o oleju i obrudzeniu się do lotu, to warto trochę rozwinąć ten temat, bo tak, trzeba wymieniać olej bardzo regularnie. Tak, tak. Stosować dobry olej. W Pawła przypadku to jest Motul. Paweł jest przekonany co do tej marki oleju. Dosyć się sprawdza, nie ma tam spadków ciśnienia, nie ma żadnych negatywnych objawów na takim oleju. Z markowymi czasami były problemy, chociaż też nie wiadomo, skąd mamy te markowe oleje. Na kartonie może być wszystko. Tak, markowy olej, ale ważne jest, bo są podróbki. A propos podróbek. To ja jeszcze powiem, że są również podróbki komponentów instalacji KME. No, jak wszystko, co się sprzedaje, to się podrabia. Ale słuchajcie, no z drugiej strony to chyba powód do dumy, że to nas podrabiają, a nie my. Tak. Co bym tutaj jeszcze, bo powiedzą zaraz nam, że nic nie mówimy o tym Scirocco. Nie mam tu możliwości pojeżdżenia torowego, ale ogólnie ten samochód mnie chyba... O, następny klient. Jakoś bliżej byłoby mi do Volkswagena niż do francuskiego czy koreańskiego samochodu typu GTI, Jednak jest stabilny, szeroko rozstawiony, taki w miarę twardy,
nie ma tam z przechyłem problemów, nie ma jakichś poślizgów niekontrolowanych, a dynamika jest naprawdę na dobrym poziomie, pracy. Tak. Jeszcze nie powiemy, ile on pali benzyny, a ile gazu, bo jest za mało pojeżdżony. Tak, tak. To się okaże dopiero na stacjach. Jak pojeździmy tak większą ilość kilometrów zrobimy, to wtedy możemy powiedzieć, ile ten samochód będzie spalał, ile nam zaoszczędzi. Ale tak z mojego doświadczenia to są dość fajne, ekonomiczne silniki. On tutaj można naprawdę go utrzymywać w niskich zakresach obrotów, jeżeli jedziemy ekonomicznie. Tak. On przy ekonomicznej jeździe pali, powiedzmy, 7,5-8 litrów benzyny spalał. Gazu podejrzewam, że na tym samym poziomie, plus doliczymy sobie tam ten litr, 1,5 litra benzyny. Czyli to i tak nam ekonomicznie wychodzi w tej chwili bardzo dobrze. No nie ma tam jakichś negatywnych objawów na mocy silnika, na komforcie użytkowania. Tak, nieodczuwalny jest to praktycznie. Jest nieodczuwalna jazda. Czy to, nie wiemy nawet, kiedy jedziemy, na jakim paliwie. Tak nie jest, widząc przełącznika. Tylko piknięcie usłyszymy. Tak. I w momencie, kiedy dobrze się zakończy gaz, to nam da sygnał, żeby zatankować. I na tym powiedzmy się też, że wypada tankować na znanych stacjach w miarę możliwości na jednej i tej samej, tak, żeby mieć potem przy przeglądach wgląd w filtry, bo jeżeli będziemy na różnych stacjach tankować, to nie wiemy, to nie wiemy, gdzie zatankowaliśmy brudy. Tak, no i wtedy niestety się zabrudza nam wtyskiwacze, filtry. Przyjechaliśmy pod warsztat, tuż obok kościół, o którym już mówiliśmy w poprzednim odcinku. Także przejedziemy jeszcze w tą stronę, zaraz zawrócimy, będziemy pomału kończyć ten odcinek. Rzadko się zdarza samochód, który już ma w tej chwili 11 lat i 42 tysiące. No, przebieg udokumentowany, także tak. A przy Pawła eksploatacji to tu wcale tego przebiegu dużo nie przybędzie. Trzeba by pomyśleć już coraz bardziej o zlocie samochodów na gaz KME, te wszystkie maszyny, żeby się razem spotkały, żebyśmy trochę mogli pojeździć choćby po torze Łódź. Także co, w tym odcinku się będziemy żegnać. Zapraszamy do Pawła, do warsztatu, do warsztatów współpracujących KME. O, nie tutaj. Jedna bramka dalej i jesteśmy pod numerem 4 w miejscowości Wiktorów, nieopodal Wielunia. Tak. Także dziękuję Ci, Paweł. Dziękujemy za przejażdżkę. Zapraszamy oczywiście do kontaktu. Tak. Link pod filmem. Na gazie. Cześć. Hej. Cześć. Hej.